Grzegorza prośba na Bożaka, ale już mogę tam na bolować, będzie się czym trafił tutaj, dobrze? Trafiło, już pani zamyka drzwi, więc boję się, że... No tam śpiewają, zagłuszają. Dobrze, dobrze, nie jadę, bo to się też jest wyjść i po prostu... W każdym razie, proszę państwa, jak pisaliśmy książkę Aleksandrowej dziś w polityce, to zastanawialiśmy się z Maciejem Maroszem, doktorem Jerzym Targalskim, kto się powinien znaleźć w tej książce. Mieliśmy z tym bardzo, bardzo trudny wybór, dlatego że, proszę państwa, okazało się, że tych resortowych dzieci jest tak strasznie dużo, że trzeba było kilka tomów książki napisać, żeby poświęcić polityce. Ja już pomijam Polskę Centralną, bo naprawdę nie zmieścili się wszyscy. Na przykład musieliśmy rezygnować z polityków Nowoczesnej, bo rodzice byli na przykład tylko w Ormo, tak? Czy umacniali władzę ludową. Skupiliśmy się na tych najciętach, tych najbardziej twardych resortowych dzieciach. Ale z drugiej strony muszę państwu powiedzieć, że wiem, jest to ogromny niedosyt, bo ludzie się pytają bardzo często, kiedy opiszemy resortowe dzieci. A to z Wrocławia, a to z Gdańska, a to z Krakowa, a to z Kielc. Nie ma miejsca po prostu. A bardzo proszę media społecznościowe, żebyście państwo u siebie w terenie wykonywali tę pracę. Bardzo ciężką, bardzo trudną. I żebyście umieszczali resortowe dzieci. Kiedy świętej pamięci profesor Janusz Kurtyka przyszedł do IPN-u i otworzył IPN razem z profesorem Żarenem, który wtedy był dyrektorem Biura Edukacji Publicznej, robili taką książkę Twarze bezpieki. Nie wiem, czy państwo pamiętacie. Twarze bezpieki, które się ukazywały w różnych miastach. W różnych miastach ukazywały się twarze bezpieki i tam były twarze gdańskiej bezpieki, rzeszowskiej, kieleckiej, lubelskiej. Ja u siebie z Tarnowa skąd pochodzę, pamiętam twarze tarnowskiej bezpieki. To dlatego było ważne, ponieważ ludzie nagle się dowiedzieli, kto jest kim. Nagle bardzo, bardzo czytelne stało się, że ci, którzy chcą uchodzić za ludzi, którzy są tacy raczej do przodu, że tak trzecią RP budują, to tak naprawdę są resortowymi dzieci. Zupełnie niedawno też okazało się, że ludzie, którzy są na przykład w policji, służbę w policji zaczynali, jak czytałem w życiorysie w 81 roku czy 75. Jaka to była policja? Przecież to wtedy była milicja obywatelska. W resortowych dzieciach mamy tak następujący rozdział, tak próbowaliśmy. Prezydentów, proszę państwa, MSZ i pomocników. Prezydenci to jest, jak sobie uświadomimy, że od początku III RP, od 1989 roku, tylko dwóch prezydentów nie miało związku ze służbami specjalnymi, to się głos na głowie jeszcze. Dwóch prezydentów, proszę państwa. Nie słyszymy, naprawdę. Tylko dwóch prezydentów nie miało związku ze służbami specjalnymi. Profesora świętej pamięci, profesor Lech Kaczyński i obecna Andrzej Duda. Wszyscy inni mieli związki z bezpieką. Wojciech Jaruzelski, proszę państwa. Nie trzeba chyba nic o nim więcej mówić, bo już samo nazwisko wystarczy. Człowiek, który całe życie pracował dla umocnienia komunizmu. Kazimierz Sawiba, pierwszy prezydent naukowy, lecz ostatni prezydent naukowy, jak się dowiedział, że Wojciech Jaruzelski został prezydentem Polski w III RP z Marmazami. Nie był w stanie tego zjeść. Od tego się zaczyna ta książka i rozdział o Jaruzelskim. Nie był w stanie tego przeżyć, że jego w Polsce, o którą walczyli, także na migracji, wybrano komunistę. Ale to by nie było możliwe, gdyby nie zgoda również Zachodu. Bo Zachód, Amerykanie się bardzo bali, że jeżeli to Jaruzelski nie zostanie wybrany, albo ktoś inny, tylko ktoś inny, to osłabnie pozycja Gorbaczowa, a przede wszystkim im zależało na utrzymanie spokoju w regionie. I tak jak mieliśmy, oczywiście nie można tego w żaden sposób porównać do Jałty, ale nasuwa się od razu to porównanie. Mimo wszystko, że Polska zawsze była poświęcana. Było w ten sposób, że Polska było porozumieniem, jak wiadomo, jałtańskie, wiemy do czego doprowadziło. Żeby się nie odzywać, żeby siedzieć cicho. I wtedy część obozu solidarnościowego, myślę tutaj na przykład o panu Andrzeju Wielowiejskim,
ojcu Dominiki Wielowiejskiej. Był w tej grupie solidarnościowców, tak zwanych solidarnościowców, którzy podpisali się pod tym, żeby jednak Jaruzelski został prezydentem. Podpisali się w sensie mentalnym. Część podniosła rękę, a część mentalnie to poparło. Jest słynny dokument ze spotkania w tej sprawie. Opisujemy ten dokument w tej książce. I takie rzeczy trzeba teraz ujawnić, takie rzeczy trzeba mówić ciągle, dlatego że ludzie zapominają o tym, albo wręcz nie wiedzą. Nie wiedzą. Jak pisałam rozdział o Bronisławie Komorowskim, wydawało się, że już wszystko wiemy, że po tym, jak opisaliśmy przeszłość rodziców, teściów Bronisława Komorowskiego, że już nic nas nie zdziwi. Ale się okazało, że jednak są zupełnie nowe rzeczy. Jego pasja łowiecka, polowania, otaczanie się ludźmi służb. Wszyscy pytają się, czy to nie jest nadużycie stawiania Bronisława Komorowskiego w jednym szeregu z resortowymi dziećmi. Nie, proszę Państwa, proszę sobie przypomnieć, gdzie oszukał poparcia podczas ostatnich wyborów prezydenckich. Poszedł do klubu generałów, do ludzi, którzy wprowadzali stan wojenny, do ludzi, którzy mają krew na rękach. Proszę przypomnieć sobie, co mówił na pogrzebie Wojciecha Jaruzelskiego, że miał zasługi dla Polski Wojciech Jaruzelski. Mamy 35. rocznicę stanu wojennego i ci ludzie z zaciągu Jaruzelskiego mają czelność protestować i 13 grudnia upominać się o swoje emerytury. Ja, będąc teraz na Pomorzu, mówię o spotkaniu, które miało miejsce 13 grudnia, spotkaniu. Pikiecie pod Sejmem. SB-cy mają czelność 13 grudnia upominać się o i protestować przeciwko obniżce emerytur. A ludzie, którzy walczyli o wolną Polskę, bardzo często mają głodowe pensje. I wychodzi Stańczyk, generał, milicjant i mówi, że on nie przeżyje za 2000 zł. Że on nie przeżyje za 2000 zł. Jak ja to zobaczyłam w internecie, natychmiast powiedziałam, że musimy to napisać w Gazecie Polskiej codziennie i przedstawić, kim jest generał Stańczyk. A renta socjalna to jest 644 zł. Właśnie, renta socjalna 644 zł. A pan generał jest nie tylko generałem milicji, a później policji, ale również pracował w ambasadzie Polski w RFN-ie. Teraz, w 2002 roku mu się skończył kontrakt, a oprócz tego jest odbiorcą nagród resortowych. A proszę Państwa, nagrody resortowe, bo ja przeczytałam teczki mnóstwa funkcjonariuszy, to naprawdę nie było 100 zł. Resortowe nagrody z resortu, pieniądze dla funkcjonariuszy płynęły szerokim strumieniem. Przecież wiecie Państwo, macie w swoim otoczeniu byłych milicjantów, naprawdę im się dobrze żyje. To nie jest tak, że oni muszą mieć renta, pan mówi, renta socjalna, tak? 600 zł. I to jest hańba III RP, że muszą powstawać stowarzyszenia, tak jak Przemek Myśliwicz powołał do życia, że te stowarzyszenia muszą pomagać opozycji. Państwo im powinno pomóc. I teraz, kiedy się okazało, że jest szansa na tą zmianę, nagle podnosi się bunt. I wiadomo, nie będzie powiedziane wprost, że to jest bunt przeciwko temu, że oni chcą wrócić do tej sytuacji, jaka była kiedyś, tak? To będzie coś innego, proszę Państwa. To będzie granie na różnego rodzaju konfliktach. Wykorzystane będą do tego kobiety, bo im się wmawia, że kobiety są krzywdzone i jest zamach na ich prawa. Będą do tego wykorzystywani ludzie właśnie w ten sposób, że jest chronione, że są łamane prawa dziennikarzy. Ja uważam, że trzeba cały czas mówić i pisać o resortowych dzieciach, bo to oni są autorem tego, co się teraz dzieje. Ten deal, który został zawarty przy okrągłym stole, przestał być aktualny. Mówią o tym opozycjoniści. W moim programie na antenie telewizji Republika Koniec Systemu jedna z opozycjonistek, która siedziała w Gołdawie, powiedziała: skończył się deal. Skończył się deal zawarty przy okrągłym stole i dlatego jest taki opór. I dlatego jest taka niezgoda. Przecież jak my pisaliśmy zupełnie niedawno zdarzenia z historii, opisywaliśmy dokumenty historyczne, to przecież, proszę Państwa, była ta niezgoda i urabianie społeczeństwa od samego początku III RP.
Przecież pamiętacie Państwo termin falandyzacja prawa, prawda? Lech Falandysz, prawnik prezydencki, Lech Wałęsa przecież, który do tej pory jego największym błędem i największym błędem i to, co jego winą największą, to jest to, że nie przyznał się do tego, że podpisał zobowiązanie. Gdyby się przyznał, nie musiałby brnąć w to kłamstwo, nie musiałby brnąć w tą sytuację, w której się znalazł obecnie. Ma pani rację, do tego potrzeba odwagi. A on nie był odważny. Myśli pan, że rozumie również? Jednak. I to jest właśnie ten bagaż, którym Wałęsa wszedł do III RP. Został wybrany na prezydenta. Proszę Państwa, niewielu pewnie jest osób na tej sali, które nie głosowało na Wałęsę na początku lat 90. Później już ta sytuacja się odwróciła, bo była druga tura wyborów, to już widzieliśmy, bo już było po lustracji. Już wiedzieliśmy, wtedy znaliśmy listę i Macierewicza, a później listę Milczanowskiego. Widzieliśmy, kto jest, figuruje jako zarejestrowany tutaj współpracownik. Ale cały czas był ten opór przed powołaniem IPN-u, przed powołaniem instytucji, gdzie te akta będą ogólnodostępne. Przecież sobie proszę przypomnieć, jak był straszny problem z lustracją, chociaż był już Instytut Pamięci Narodowej powołany do życia. Proszę sobie przypomnieć, jak się zachował Kieres. Jak Bronek Wilczyn wyniósł listę katalogową, to Kieres zamknął IPN dla dziennikarzy. A Gazeta Wyborcza napisała, ubecka lista krąży po Polsce, co było kłamstwem, bo to nie była żadna ubecka lista, to był zbiór katalogowy. I wtedy się zebrał na lustracji Kieresowi, kiedy zmarł Paweł II. Zmarł Paweł II i proszę Państwa, okazało się, że Monika Olejnik do spółki z Lanem Kieresem lustruje najbliższe otoczenie Jana Pawła II. Bo wyciąga co? Awenturę wśród księży. Bo tak, to było najbardziej atrakcyjne. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak wydzwaniała Olejnik do ojca Hejmo, tak? To było straszne, to chodziło o to, żeby rozkuć tą jedność, która była po śmierci Jana Pawła II i na fali tej jedności wtedy było zwycięstwo m.in. Prawa i Sprawiedliwości. I wtedy służby się zebrały i stwierdziły, że nie dopuszczą więcej, tak? Bo nie wiedzieliśmy wtedy, że tak naprawdę platformę służby założyły, co powiedział Gromosław Czempiński. I on powiedział w bardzo szczególnym momencie, proszę sobie przypomnieć, że on miał to wystąpienie od Doroty Gawylu i później było, bo to było po konferencji prasowej i po tym, jak Platforma Obywatelska mówiła o obniżce emerytur esbeckich. Bo był taki moment, kiedy oni trochę obniżyli te emerytury. To było pogrożenie palcem, pokazanie, uważajcie, bo mamy na was bardzo dużo. Tak jak Jaruzelski mówił, jak my zaczniemy mówić, a aureole znów pospadają. I wiedział, co mówi, bo Szafa Kiszczaka to pokazała. Szafa Kiszczaka bardzo dobitnie pokazała, że te archiwa są pochowane po domach. Przecież były przeszukania w domach innych działaczy politycznych, innych esbeków. I też dokumenty zostały zabezpieczone. Myślę, że Jaruzelski miał dużo więcej dokumentów niż naleziono. Tylko teraz pytanie, gdzie? Lech Kowalski jeszcze kilka lat temu mówił, opowiadał, jak to historycy relacjonowali. Sam byłem świadkiem, jak to mówił, że był u Jaruzelskiego i rozmawiał z Jaruzelskim. Jaruzelski mówi, że wypadki grudniowe na Brzegu to nie tak przebiegały. I na podstawie nagle wychodził do drugiego pokoju w domu, wracał, przynosił jakiś dokument i pokazywał. To znaczy, że miał archiwa. Miał archiwa dotyczące na przykład grudnia 70 tutaj na Wybrzeżu. Skąd je miał? Proszę Państwa, miał je stąd, że je sobie po prostu zabrał. Komuniści po prostu sobie zabierali rzeczy. Opowiadał mi jeden z reżyserów, że był w domu u jednego z wysoko postawionych działaczy partyjnych, który wcześniej był, tak się złożyło, że był, chociaż miał do tego żadnych kwalifikacji, dyrektorem Muzeum Narodowego. I zobaczył przepiękny eksponat na jego ścianie. Okazało się, że pan dyrektor odchodził do sesji z muzeum. Bo i mi się wydawało, że można, tak? Bo się przyzwyczaił. Bo się przyzwyczaili, dokładnie.
że pewne rzeczy się zawiera. Jaruzelski jak za... Przecież proszę zauważyć, co mówiła Kiszczakowa. To były dokumenty męża. Nie bezpieki. Nie wytworzone w MSW. Tylko to były dokumenty mojego męża. Także te archiwa, ja myślę, że są dużo bardziej cenne i dużo większe. To, że wyszła na jaw teczka Kiszczaka, że wyszła, przepraszam, szata Kiszczaka, to było... Dorotka, przepraszam, czy ja to jest klubka, bo cały czas dzwoni telefon. No właśnie. Pan był tak uprzejmy. Proszę Państwa o wyłączenie telefonu. Wyciszenie, dobrze? To jest przekazywanie danych z dzisiejszej konferencji. W każdym razie, proszę Państwa, jak zbieraliśmy materiały do książki, to część materiałów mieliśmy już w domu. Spore materiałów mieliśmy w domu, ale do części sięgaliśmy. Sięgaliśmy do IPN-u, również do archiwów sądowych. Tutaj w rozdziale jaruzelskim przywołuje sprawę zabójstwa Alicji i Piotra Jaroszewiczów, gdzie Jaroszewicz stwierdził w swoich pamiętnikach, które nie znaleziono, ale zeznania na ten temat złożył jego biograf, Jerzy Kopeć, który pisał te pamiętniki i mówił, że po zabójstwie Jaroszewicza Jaroszewiczu te pamiętniki zginęły z domu. To tam Jerzy Kopeć powiedział, że Piotr Jaroszewicz uważał wprost, że Jaruzelski jest matrioszką. Że prawdziwy Jaruzelski został zamordowany. W tej książce to opisuje. Tam są dokładne cytaty z tych akt prokuratorskich. Czy rzeczywiście był? Na pewno był sowieckim człowiekiem urobionym w Moskwie. W Rosji, przepraszam. Bo to, co się działo w Związku Sowieckim, człowiek, który nie nadawał się i wszyscy mówili, że jego i doświadczenie wojskowe, i inteligencja nie powinien znaleźć się na takim stanowisku, będąc miałem tak mało lat, był najmłodszym generałem przecież, ale bardzo szybko zrobił taką karierę, jaką zrobił. Przypadkowo się okazało, i to też był kompletny przypadek, że pan dr Wojciech Sawicki, prowadząc kwerendę w aktach w Instytucie Gałka, dyrektor z Instytutu Pamięci Narodowej, natrafił do dokumentu z Instytutu Gałka, z którego się dowiadujemy, że oficerem prowadzącym Jaruzelskiego w informacji wojskowej był Czesław Kiszczak. To właśnie dlatego tak pośpiesznie niszczono dokumenty informacji wojskowej, czyli WSW, bo one były w zasobach WSW. I proszę Państwa, nie wierzcie, że są akurat Państwa nie trzeba do tego przekonywać, ale ja jak z młodszymi się spotykam, na przykład uczciami, to on mówię, nie wierzcie w to, że okrągły stół to był taki silny napór Solidarności, że władza już nie miała co robić. Że była pod takim strasznym naporem Solidarności. To jest nieprawda, to był zwykły układ skonstruowany po to, żeby obronić przedłużyć władzę komunistom i ta władza będzie się inaczej nazywała. Przecież proszę zobaczyć, to jest w służbach opisane w tej żółtej książce, jak wyglądał Urząd Ochrony Państwa w 1990 roku po rozwiązaniu Służby Bezpieczeństwa. Przecież 90% ludzi to byli ludzie ze Służby Bezpieczeństwa albo z wywiadu. Kluczowe stanowiska poza Konstantym Jodowiczem to właściwie wszyscy to byli ludzie ze starych służb. Dogadali się, powiedzieli Amerykanom, że są w stanie przeprowadzić reformy służb. Ale jednak nie udało się, bo przecież późniejsze lata pokazały. Ale potrafił się nimi posłużyć Wałęsa. Jest aktualnie prowadzone w prokuraturze Krajowej postępowanie odnośnie wybuchu w gdańskim wieżowcu. Bo wiemy już na dzień dzisiaj, że z oficjalnej informacji, że służby przeszukiwały gruzowisko domu, w którym mieszkał pułkownik Chodysz. Pułkownik Chodysz, dokładnie, ale jak do niego zadzwoniłam, realizując program o Bolku, o atak Bolka, to Chodysz mi powiedział, już mówiłem, ja już nie będę rozmawiał. A w wywiadzie kilka lat temu dla Cezarego Gumy zapowiedział 3 razy cudem uniknąłem śmierci. Nie będę po raz kolejny ryzykował do 3 razy sztuka. Wiadomo było, że Chodysz miał różne dokumenty. I co i róż wychodzą, to nie tylko Kiszczak, nie tylko szata Kiszczaka. Ale co jeszcze było bardzo ważne, bo pułkownik Chodysz miał również wiedzę, gdzie te dokumenty mogą być. Dla Lecha Wałęsy, to był przecież wybuch w gdańskim wieżowcu, był w kwietniu 1995 roku. To było tuż przed rozpoczęciem kampanii prezydenckiej, po 5 latach prezydentury Wałęsy.
Chodysz też miał ogromną wiedzę z czasów PRL-u. Ja myślę, że dlatego kilkakrotnie usiłowano załatwić, mówiąc kolokwialnie, Chodysza, zrobić mu krzywdę, żeby pułkownik Chodysz po prostu przestał mówić. On już przestał mówić, mówi, że jest na emeryturze, że już nie będzie mówił nic więcej. Także miał na pewno więcej, jeżeli chodzi o Lecha Wałęsę, ale ja zwracam uwagę na jedną rzecz, to z tej książki wynika. Również wynika z tej książki i służby, i politycy, wcześniej media, że to była konstrukcja. Konstrukcja trzecia RP była przygotowana od początku, od połowy lat 90. Ja myślę, że to były umowy zawarte, nieformalne umowy, dużo wcześniej. Trafiłam w Instytucie Pamięci Narodowej na dokumenty dotyczące Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Również sprawa MSZ-u jest poruszona w książce i służby, i politycy. Proszę sobie wyobrazić, że trafiłam na taką bardzo dziwne zapisy, że do 86 roku każdy pracownik służby zagranicznej, był bardzo szczegółowo opisany przez MSW i przez KGB. To znaczy był w ten sposób opisywany. Do jakiej organizacji należał, jeżeli służby miały na jego temat informacje, to gdzie został zarejestrowany, pod jakim numerem, jaki departament, jaki pseudonim. Od 1986 roku tylko i wyłącznie informacja, dopuszczone do tajemnicy służby zagranicznej albo nie. Później ci ludzie w większości przeszli do MSZ-u. Czy państwo wiedzą, zdają sobie sprawę, że do tej pory pracują tam ludzie, którzy pracowali w wywiadzie PRL-u? Że w dalszym ciągu tam są kadrowi oficerowie służb specjalnych PRL-u? Dyrektor Departamentu Konsularnego Jarosław Łasiński, osobiście, drodzy państwo, z nim rozmawiałem. Obecnie, a jeszcze przedtem, zanim został nim, był konsulem generalnym w Malmę. Kiedy wchodziłem na salę, żeby bronić polską rodzinę, tu była toaleta, a obok toalety co było? Polski sztandar. I w takich warunkach przyjmował pan konsul Jarosław Łasiński. Ja go trochę przelustrowałem, że on wcześniej też miał ciekawe rzeczy. Jakim cudem, miarą jakiego cudu on się znalazł, odnalazł jako dyrektor Departamentu Konsularnego? Ale to nie tylko, proszę państwa, przecież zobaczcie, co się działo w służbach wojskowych. Nagle okazuje się, że zupełnie niedawno, przecież to mamy rok 2016, a w 2014 panowie szefowie SKW jadą do Moskwy i robią sobie zdjęcia w rosyjskich czapkach i umowy zawierają z wrogiem. Ja już pomijam gazetę Adama Michnika i nawołowanie po katastrofie smoleńskiej do palenia zniczy na grobach oficerów Armii Czerwonej. Prawda? Ale zupełnie niedawno mieliśmy takie sytuacje. Przecież to jest, była o pomstę do nieba, żeby ludzie właśnie w MSZ-cie, którzy pracowali w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pracują w dalszym ciągu, byli jeszcze ze starego systemu. I on nie pomagał, przepraszam, Polonii, ale wręcz prawie, że ją niszczył. Wielokrotnie Polacy się zwracali z różnymi sprawami, nie uzyskiwali żadnej pomocy. A to był wymowny obrazek, który ja państwu przedstawiłem. Gdybym był konsulem, to bym zażądał po pierwsze wstrzymania przyjmowań interesantów i żeby ten sztandar, polski sztandar z polskim orłem, z polskim godłem nie stał w pobliżu toalety. No ludzie kochani, tak było w Göteborgu. Ale to jest jeden z niewielu przykładów, dlatego że mamy również przykład związany na przykład z ambasadorem Szklefem, który był jeszcze do niedawna w Waszyngtonie. Proszę państwa, to co się tam działo, to wiemy również i to wcale nie z takich wypowiedzi, jak to lubią nazywać pisowskich portali czy prawicowych, tak? Bo historia, którą państwo opowiadają, się znalazła w naszej książce, którą opisaliśmy, dotyczy informacji z portalu m.in. interia.pl. Radio RMF to pierwszą informację podało, że ambasador Szlep nie chciał jasełek na terenie ambasady polskich dzieci. Złamał zasadę, która tam była od wielu, wielu lat. Bo nawet chyba w czasach PRL-u były wystawiane jasełka.
Nie wpuścił, ale nie było miejsca na polskie dzieci. Ale dla żony Radosława Sikorskiego, Anny Applebaum, na promocję książki miejsce było. Dokładnie, jeszcze pieniądze były, ma pani rację. Ma pani rację, dokładnie. Także tutaj mieliśmy takie absolutnie działania przeciwko Polonii, jeżeli chodzi w wielu miejscach. W wielu miejscach to było działanie przeciwko Polonii. Przecież gdyby nie tak naprawdę działalność mecenasa Hambury i Polaków, to państwo, to wtedy Polacy byliby na straconej pozycji w walce z jugendantami, które zabierały polskie dzieci. Inne państwa reagowały, inne państwa, kiedy były rodziny innych narodowości na terenie Niemiec miały takie przeboje, reagowały. Polskie państwo nie. Mecenas Hambura, organizacje polonijne tak. Ale gdzie była ochrona państwa? Opisujemy MSZ, opisujemy wejście Polski do Unii Europejskiej i NATO. Wyobrażacie sobie państwo, że prawie 90% ludzi, którzy prowadzili Polskę do NATO i do Unii Europejskiej, to ludzie zarejestrowani jako tajni współpracownicy? Tam jest człowiek, który był ambasadorem w Moskwie. Człowiek, który był na czarnej liście, persona non grata przez NATO wydany. I on później znalazł się w zespole. Pan Dobrzański, PSL-owiec, okazał się zarejestrowany jako tajny współpracownik równy. Minister Obrony Narodowej, Stanisław Dobrzański. I ilu mieliśmy takich ministrów obrony narodowej TW? Też nieprzypadkowo daliśmy ambasadorów na okładkę i ministrów spraw zagranicznych. Adam Emil Rotfeld. Trzykrotnie pod różnymi pseudonimami, pod trzy różne pseudonimy. I najgroźniejszy, jeżeli chodzi o sprawy zagraniczne, Włodzimierz Cimoszewicz. Przywoływany tak bardzo chętnie jako naczelny autorytet. Nie ma już autorytetów, no biologia ma swoje prawa, tak? Nie ma profesora Bartoszewskiego, prawda? Chociaż jaki z niego profesor, każdy z nas wie, tak? Jest przywoływany teraz Cimoszewicz. Cimoszewicz, jak jest jakieś zagrożenie, jest tam zagrożenie, coś się dzieje, jest przywoływany i on tłumaczy Polakom, jak bardzo ta władza jest zaściankowa. Jak nie europejskie, jak nas wpycha w jakieś, nie wiem, czarne odmęty prowincji. Włodzimierz Cimoszewicz, zarejestrowany jako tajny współpracownik Carex, syn funkcjonariusza informacji wojskowej. Dzięki temu, że powstał IPN, wiemy więcej na ten temat. Wiemy więcej, kim był ojciec Włodzimierza Cimoszewicza. Bo jak pan Deszta Borowski, człowiek opozycji, jak ja zobaczyłam jego biografię w Encyklopedii Solidarności, to robi ogromne wrażenie. Jako nastolatek walczył z komuną, wielokrotnie więziony, karany. Powiedział na temat ojca Cimoszewicza i powiedział, że Cimoszewicz jest załogowym łajdakiem. Cimoszewicz podał do sądu i Deszta Borowski przegrał ten proces, proszę państwa. Przegrał w czasie, kiedy Włodzimierz Cimoszewicz był ministrem sprawiedliwości. I no, tu się kolejna rozdział otwiera. Proszę zobaczyć, jaki to jest system naczyń połączonych. Minister Sprawiedliwości i wymiar sprawiedliwości. I od razu wchodzimy na wymiar sprawiedliwości. Od razu wchodzimy na sędziów, którzy orzekają tak, jak orzekają. Ja miałam wielokrotnie, jak państwo wiecie, miałam całe 8 lat miałam bardzo bliski kontakt z wymiarem sprawiedliwości. Ale pamiętam, jak Monika Olejnik chciała, tam walczyła z Frondą, wydawca zawarł ugodę, później bardzo tego żałował. I pamiętam, co pani sędzia w piśmie pierwszym takim jednym napisała. Jakie same peany pod adresem Moniki Olejnik, nie było wątpliwości, jaki ma stosunek i jaki pewnie wyda wyrok. To samo to, co dzisiaj mieliśmy, zupełnie niedawno z Józefem Pinionem. Prawda? Czyli to pokazuje, że nie ma równości wobec prawa. Ja mówię, można dyskutować, wspierać się odnośnie wniosku o areszt, ale jak można tak się zachować wobec człowieka, kiedy są nagrania, kiedy są dowody? Mówienie tylko i wyłącznie o tym, że to były tylko i wyłącznie pożyczki od życzliwych biznesmenów. A jakie nagrania są, to każdy z nas wie. Więc
To pokazuje kolejny obszar życia publicznego, gdzie te receptowe dzieci mają się świetnie. Stalin miał plan na samym początku, jak tylko implantował tutaj Sowietów w Polsce. Wykształcić nową inteligencję. Pokazać, że światu, że można zbudować nowego człowieka. I to się w niedużym mierze, ale jednak się udało Stalinowi. Bo proszę zauważyć, kim są te dzisiejsze elity, kodowcy. Kim są kodziarze, tak? Co ci ludzie robią? Co sami reprezentują? Przecież jest nieprzypadkowe, że ojciec Mateusza, że dziadek Mateusza Kijowskiego najpierw walczył z reakcyjnym podziemiem, czy z bandami nacjonalistycznymi, jak to się mówi, a później, mówiło wtedy, a później jako poseł głosował i żeby uwiarygodnić stan wojenny. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. To są ludzie walczący o powrót do starego systemu. To trzeba cały czas pamiętać, powtarzać wszystkim. Bo jeżeli państwo będziecie mówić o tym młodym ludziom, bo ja mam takie, może to jest taka też, to nie jest czarnowictwo, ale chyba realizm, że nie przekona mi się nie przekona, bo znam kto ogląda TVN, jak reagują ludzie, kim są ludzie, którzy są czytelnikami Gazety Wyborczej. To jest całe pokolenie wychowane na Gazecie Wyborczej, proszę państwa. Udało się Michnikowi wychować takie pokolenie ludzi, którzy pracują o świecie, są nauczycielami, bardzo często opowiadają, że to jest, nie mieli takich rodziców jak teraz. Właśnie to jest pokolenie Gazety Wyborczej, mniej więcej tam 35-45 lat. Ale są młodzi ludzie i do tych ludzi trzeba docierać. Ideowi bardzo, bardzo patriotyczni. Na tyle się zmieniła sytuacja w Polsce, że na niemieckich sklepach, na Lidlu jest napisane polskie święta. Odwołali się do tradycji. Wiedzą, tak, to można zauważyć, że wiedzą, że odwołali się do tradycji. Jeżeli macie, proszę państwa, sklep, o którym wiecie, że jest kapitałem, kapitał zagraniczny albo właściciel zagraniczny, zobaczcie, jak bardzo jest nastawienie na Polskę. Że to jest właśnie polski produkt, polskie święta. Coraz częściej się to widzi. Nawet koncerny niemieckie, które są właścicielami polskich gazet, mają w nazwie Polska Press. To nie jest żadna Polska Press, to jest po prostu w 100% udział jest kapitał niemiecki. I tutaj również, to jest też robienie wody z mózgu poprzez resortowe dzieci, że dlaczego mnie wpuszczać obcego kapitału, przecież to jest tak europejskie, to jest tak gospodarce służy. Proszę państwa, w mediach nie ma ani jednego gazety, ani jednej stacji telewizyjnej, radiowej, która by miała większościowy, w ogóle jakikolwiek udział kapitału obcego. Bardzo mocno pilnują, żeby nikt nie wszedł na rynek. Kiedyś chciała tam zainwestować amerykańska stacja radiowa. Podniósł się taki krzyk obywateli, że nie robi, a my się właśnie godzimy. A tutaj trzeba obywatelskich protestów, które doprowadziły do zmiany władzy przy pomocy Pana Boga, bo bez tego to by się nie udało. Bez tego opcja konserwatywna by nie wygrała. Ale ja mówię, no to trzeba nie myśleć, żeby wybory prezydenckie robić ze Słania Ducha Świętego, prawda? Na przykład, albo święto przemienienia pańskiego ślubowania prezydenta. Także tutaj mamy zupełnie nową sytuację od roku, ale też trzeba pamiętać, że resortowe dzieci naprawdę się mają dobrze. Naprawdę oni wiedzą, że tracą wszystko. Nie bez powodu Michnik jeździ po Polsce i mówi o zdemolowaniu, tak? Że PiS demoluje. Tak, zdemolował, musiał dzwonić 190 osób znowu. Z siedziby w Łodzi sprzedać. Likwidować kolejny oddział, bo kurczę, to oddział się bardzo... Przepraszam. Jak państwo mówię, a ja sama nie wyłączyłam telefonu. Ja coś ciekawego w międzyczasie powiem, drodzy państwo, dwa tygodnie temu, jak polskie linie lotnicze traktują Polaków wracających z kraju. Sprzedają po takich małpeczkach, powiedzmy 50 gram alkoholu i ja pokazuję to w swoim filmie, TV24 Reporter Sky, to jest mój telefon i dwóch ludzi nie może dolecieć. Ja biorę kamerę, tą oto kamerę i krzyczę prawie na głos, apeluję do sumienia,
PLL LOT. Kapitan, do którego później doszedłem, nie zgodził się, a chłopaki, jak to chłopaki, małpkę wypili i nie ma problemu. I ci ludzie zaczynają mi bić brawo tam, bo ja ci, którzy mają lecieć, bo to jest cała grupa. Jak ten lot, to ma być, mówię, polski lot i tak traktuje Polaków? Proszę Państwa, ja bardzo proszę o pytania, bo chciałam drugą część spotkania poświęcić, bo już się zbliża godzina 18. Chciałem Państwu poświęcić również Państwu, żeby odpowiedzieć na pytania te, które Państwa gotują. Jak Państwo mają donośny głos, to bardzo proszę. Ja się zapytam Panią o Pana Różańskiego generała. Wie Pani coś na ten temat? A proszę im przybliżyć. Właśnie, Różański, bo jak Pani pytała o Różański, to od razu mi się Różański z lat 50. przypomniał. Tylko tyle wiem, że był to nominat poprzedniej władzy. Tylko tyle wiem, że był, kończył szkołę chyba jakieś tam wojskowe na Dolnym Śląsku i był wyciągnięty przez Siemoniaka. Dlaczego dymisja? Nie wiem. Ja akurat byłam w tym momencie tutaj już u Was, kiedy to się wydarzyło. Będę coś więcej wiedziała, jak będę na Warszawie. Proszę bardzo, jeśli ktoś ma pytanie, to mikrofon podam. Ale głos wystarczy chyba, bo... Ja Pani Doroto, chciałbym sprawa wiedzieć jeszcze Cimoszewicza, bo być może, że nie jest to znane, a może jest. On był stypendystą stypendium Fulbrighta w Stanach. Tymczasem to stypendium było od razu powiedziane, że członkowie PZPR-u nie jeżdżą. Ja od razu znam tę sprawę, bo wtedy się nie dostałem. No zawsze można się nie dostać, bo jest konkurs, tylko że potem popatrzyłem na nazwiska, PZPR nie jedzie, a pojechał. Więc w Stanach też się coś niedobrego dzieje. Ja zaraz powiem na to pytanie. Pan powiedział jakiś bardzo ważny problem, dlatego że rzeczywiście na stypendium Fulbrighta wiele osób jeździło, które się nigdy nie powinno znaleźć. Natomiast ja myślę, że to jest podobnie jak takie mechanizmy, o których nie do końca wiemy. To znaczy, że tam byli doradcy również ze strony polskiej. I tam również na przykład ambasador miał też coś do powiedzenia, kogo delegować, a kogo nie. Ja też zupełnie przypadkowo dowiedziałam się przy okazji swojego wyroku, jak na przykład wygląda sprawa w Strasburgu. Że, bo byłam przekonana, że w Strasburgu wygrał, okazało się, że przegrałam. Teraz walczymy z mecenasem o drugą instancję w Strasburgu. Co się okazało? Że w Strasburgu jest zespół prawników opiniujących. I tak naprawdę sędziowie, którzy dostają daną sprawę, już mają łącznie z tą opinią. Tak? I przede wszystkim kluczowa jest ta opinia. I co się okazało? Resortowe dzieci. Resortowe dzieci są w opinii, bo to są, no niestety, my też się nie zdajemy, proszę Państwa, na końcu z tego sprawy, jak resortowe dzieci obsiadły instytucje europejskie. Dlatego, że ja już nie mówię o asystentach, bo asystenci to każdy poseł ma sobie prawo dobrać, tak? To jest właśnie ich jakby, ich sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o instytucje europejskie, urzędnicze, dzieci, funkcjonariuszy wojskowych służb informacyjnych, dzieci działaczy partyjnych. Naprawdę, my to opisujemy. Również w książce piszemy o tym, jak się świetnie moszczą na tych stanowiskach, bo to już właśnie nie resortowe dzieci, a wnuki. Już wnuki. I jeżeli chodzi o stypendium Fulbrighta, to tam również był głos Polski, bo tam również instytucje polskie miały dużo do powiedzenia. Kiedy pisałam na przykład o Aleksandrze Makowskim, wiadomo, oficer, funkcjonariusz SB, później wywiad MSW, jego ojciec przyszedł, wjechał tu na sowieckich czołgach. Chyba Państwa mówiłam, że kariera błyskotliwa, bo 42 rok naprawiał buty na Pradze, 49 placówek, bardzo wysoki pracownik polskiej ambasady w Londynie. Bardzo zdolny człowiek, ale to pokazuje też, jak szybko wiedzieli komuniści, że trzeba swoich wszędzie plasować. Aleksander Makowski kończył najlepszy uniwersytet w Stanach Zjednoczonych. Wydawało się, że tytuł doktora w Polsce. Ale jednak to była kwestia taka, że to umożliwiła mu ambasada, bo jego ojciec był pracownikiem ambasady. I też można było powiedzieć, co Amerykanie nie wiedzieli, no też nie mieli za bardzo wpływu na to. Być może wiedzieli, poza tym
Sam pan dobrze wie, że sam państwo doskonale wiedzą, jaka była sympatia dla komunizmu w Stanach. Proszę sobie przypomnieć, bardzo dobrze to pokazuje transformacja Grzegorza Brauna i Roberta Kaczmarka, jak był noszony na rękach Gorbaczow. Jak Gorbaczow był noszony na rękach Stanów Zjednoczonych. On był idolem Stanów, jak go z kwiatami witano. Są sceny filmu pokazane, jak przyjeżdża Gorbaczow, jak Amerykanie się zachowują. Zawsze było tak, że ten świat zachodni miał taki sentyment do komunizmu. Dlatego, że nie mieli łagrów, nie mieli obozów koncentracyjnych. Nie mieli siedziby KWD u siebie. Ich rodaków nie zabijano strzałem w tył głowy. Nie mordowano, nie mieli armii żołnierzy wyklętych, tak jakbyśmy mieli. Ten sentyment jest niesamowity. Jak ja byłam, proszę państwa, dwa lata temu w Belgii, pod Brukselą, maleńkie miasteczko, polski ksiądz, fantastyczny człowiek zaprosił mnie. I akurat to było w czasie, to jest mało, on jest proboszczem na kilku parafiach. I ta społeczność lokalna jest bardzo zintegrowana. Na przykład robią coś takiego, że przez cały rok przygotowują przedstawienie, które wystawiają jesienią przed Bożym Narodzeniem. Całe wsie przechodzą na to, u księdza w kościele jest to wystawiane. Wtedy to był wystawiany niebieski ptak metalinka. I nagle wszyscy zaczynają śpiewać jakąś rosyjską piosenkę. Ja byłam w szoku, a później pani mówi tak, że niebieski ptak był wystawiony pierwszy raz w Moskwie. I oni naprawdę kochają Rosjan. Bo oni byli uwiedzeni, tak, byli uwiedzeni komunizmem, byli uwiedzeni Chruszczowem, tak, kiedy już zaczęła przechodzić i przebijać, kiedy już zaczynał informacje z archipelagu, gułak przyjął, dostawać się do nich, to później oni cały czas taka naiwność, bo to ja nie, i również robota agentury, bo to też było swoje robiło, że ten Związek Radziecki to jest taki romantyczny, Rosjanie romantyczni, prawda? Więc no niestety mieliśmy też problem związany z tym, że trudno było przekonać Zachód, kim naprawdę jest człowiek sowiecki. Kim naprawdę jest administracja sowiecka. Przecież tak naprawdę proszę zauważyć, jaki stosunek był do Putina przez całe lata. A na to pracowały resortowe dzieci. Resortowe dzieci, które przez całe lata byli poddani Sowietom. Doktor Sławomir Senckiewicz odkrywa w WIH-u, czyli w Wojskowym Biurze Historycznym, a w skład Instytutu wchodzi w Centralne Archiwum Wojskowe bardzo właściwie sensacyjne dokumenty o implantowaniu Rosjan, Sowietów w polskiej armii i w ogóle w Polsce. O czym wiecznie widzieliśmy. Kiedy zaczął pisać, on pierwszy pokazał naukowo, że matrioszki istniały. Że były matrioszki. To, co mówiono wcześniej. On pokazał to na podstawie dokumentów. Teraz pokazuje, że byli Rosjanie, rdzenni Sowieci, którzy ze zmienionymi nazwiskami byli w Polsce. W polskiej armii i w polskich instytucjach. Proszę panią, proszę powiedzieć, nasza sytuacja obecnie po wyborach jest chyba adekwatna do amerykańskiej. Tam też pani Clinton i sztab bardzo walczy z tym. I teraz pytanie na pani, czy nowa administracja, pan Clinton, pan Giuliani, który był, będzie pomocą dla Rosji? Proszę państwa, ja sporo czytałam na temat wyborów i w czasie przed wyborami Donalda Trumpa i po wyborach. Na pewno była bardzo, bardzo silna czarna propaganda, czarny PR w Polsce. Proszę zauważyć, jak relacjonował na przykład TVN, jak Gazeta Wyborcza opisywała kampanię i w jaki sposób przedstawiała Trumpa, tak? Gdzie cały czas były wyciągane jego związki z Putinem, związki z Rosją, z Rusofi i tak dalej, i tak dalej. Pierwsze jego decyzje administracji, bo czytałam bardzo dokładnie nazwiska, które weszły, które są najbliższym otoczeniem urzędniczym Donalda Trumpa. Szef Pentagonu, wojsko i tak dalej. To są ludzie, którzy są antyputinowscy. Jeden z urzędników jest wręcz nazywany wściekłym psem, jeżeli chodzi o Rosję, tak? Także
Tu już mieliśmy sprzedawane przynajmniej w dużej mierze kłamstwo. Druga sprawa, która nas różni, to to, że jak Trump został już prezydentem, teraz to się uspokoiło. Amerykanie mają sami taki wewnętrzny szacunek do prezydentury, tak? U nas tego nie ma. Albo jest dużo mniejszy. Czy będą pomocni? Na pewno, jeżeli chodzi o pewne kwestie, tak, bo jak robiłam wywiad z panem ministrem Antonim Macierewiczem, jak się pytałam o katastrofę smoleńską, to on wręcz mówił, że w tej chwili jest zupełnie inna sytuacja, że amerykańskie instytucje mają wiedzę. Ja myślę, że doskonale wiedzą, co się stało w Smoleńsku. Tylko Obama wolał grać w golfa, niż przylecieć na pogrzeb polskiego prezydenta. I tak, ta gra w golfa to jest taka bardzo symboliczna, bo pokazuje stosunek Amerykanów. Jak się potrafią dogadywać również z Rosją. I ja myślę, że tutaj tak, ja jestem zafascynowana postacią Rudolfa Giulianiego od wielu lat, kiedy pierwszy raz czytałam o tym, w jaki sposób sobie poradził z przestępczością, ale również czytałam, jak reagowały lewackie media na niego w Stanach Zjednoczonych. Jaki był czarny PR wobec niego robiony. Przecież on był naprawdę, bo w tej chwili jest politykiem, był nieugiętym sędzią. Jak się fantastycznie zachował, jeżeli chodzi o zaprowadzenie prawa i sprawiedliwości w Nowym Jorku, jak się zachował, jak był burmistrzem Nowego Jorku, kiedy było w UTC. Co robił? Warto sięgnąć i przypomnieć sobie, jacy ludzie są w tej chwili w administracji Donalda Trumpa. Bo to akurat najlepiej pokazuje, na co możemy liczyć. To, że przyjechał Giuliani, się spotkał z Jarosławem Kaczyńskim, to też jest takim bardzo wyraźnym sygnałem. A dla mnie takim najbardziej czytelnym sygnałem jest ranking Politico. Jednego z najbardziej prestiżowych rankingów, jeżeli chodzi o polityczny świat. Jarosław Kaczyński znalazł się na czwartym miejscu najbardziej znaczących postaci polityków Europy. Nie Tusk, nie król Europy. A Orban? Chyba dalej. Ale króla Europy nie było. Gdyby tylko wierzyć polskim mediom, to jest król świata Donald Tusk, długo, długo nic i koniec. Pozwólcie Państwo, że zadam ja pytanie. Że diagnoza przedstawiona w książkach Pani jest doskonała i bardzo dobrze. Ale teraz pytanie takie. Co zrobić, żeby właśnie te resortowe dzieci w tej chwili nie przeszkadzały, to jest raz. Dwa, żeby obecna sytuacja nie wypchnęła się spod kontroli, co dalej robić, bo w tej chwili w zasadzie mamy taki troszkę pad i sytuacja jest dość ciężka, bym powiedział. Także to, co w książkach, to co było, ale teraz co dalej? Proszę Państwa, w książkach opisujemy tak właściwie naprawdę to, co jest, bo to przypominamy zachowanie po wprowadzeniu uchwały lustracyjnej i jak się część mediów zachowała, także to jest też relacja czasów obecnych. Zupełnie teraz byłam w Gołubiu i też pytano o to, co pan pyta. Dużo mniejsze spotkanie, ale równie bardzo sympatyczne. I ja wtedy, od razu tak mi się skojarzyło to, co się działo na Węgrzech po tym, jak Orban doszedł do władzy. Proszę Państwa, Orban sobie nic nie robił z tych protestów. Przecież, nie wiem, czy Państwo pamiętacie wielotysięczne demonstracje przeciwko Orbanowi. Krzyk, że dławi media. Ludzie, posłowie, znaczy europosłowie w Unii Europejskiej, którzy sobie usta zaklejali. Debaty w Unii Europejskiej, w parlamencie, na temat Węgier, łamania demokracji przez Orbana. A Orban robił swoje. I ja też uważam, że trzeba robić swoje. Wprowadzać przede wszystkim, nie wdawać się w te wszystkie awantury. I unikać błędów typu premier dla marszałków Sejmu i Senatu. Unikać tego typu błędów, bo to było niepotrzebne. Po co wchodzić w buty pod Platformy? Po co wchodzić w buty Platformy? Bardzo dobrze się stało, że prezes Kaczyński zrobił to, co zrobił, spotkanie i przekazanie tych premii na cele charytatywne. Ale to jest, proszę Państwa, właśnie wchodzenie w buty Platformy.
i unikać błędu, wolę swoje robić. Wprowadzać jak najwięcej, jakby pokazać, że państwo jest państwem prorodzinnym, proobywatelskim. Usprawniać gospodarkę, wprowadzać reformę podatkową, konieczną reformę sądownictwa, konieczną. Uważam, że nie ma na co czekać. Numer jeden, prezes Szydło, prezes Rady Ministrów Beata Szydło z ministrem Zbigniewem Ziobro, wiem, że jest zielone światło, proszę bardzo. Mamy świetną sytuację, jeżeli chodzi o armię. Utworzenie obrony terytorialnej, to co zrobił minister Macierewicz, to było coś, na co młodzi ludzie bardzo czekali. Mamy reformę armii, lada moment ruszy reforma sądownictwa, mamy zmiany w gospodarce, w prawie podatkowym,